Przygotowałam dla Was kompozycję. Tu z rana odwiedziny za oknem. Dzień dobry. I to drugi gołąbek. Zobaczcie, jak mój pokój wygląda. To jeszcze muszę przestawić. Patrzcie, jak po bobojowisku. Szykuję bagaże. Trzeci dzień w Polsce. Właśnie lecę na pocztę, jest 8 rano, żeby wysłać paczuszkę dla tej z Was, która wygrała na Instagramie. Dobrze mi się trafiło, bo poczta znajduje się zaraz blisko mojego hotelu, także nie musiałam dużo chodzić. Teraz gratulacje, poszła też paczka z nagrodą pocieszenia, także wysłałam. Paczuszka poszła, bardzo jeszcze raz dziękuję tym z Was, które brały udział i szybko, jak tylko wrócę do domu, to jakiś konkurs zorganizujemy. Kupiłam sobie torbę, bo nie mogłam zmieścić do tej, z którą przyjechałam, tych wszystkich produktów, które dostałam. I trafiłam naprawdę na super promocję. Jest to torba z Wichen. I zapłaciłam za nią zamiast 500 zł 169, także super. Zamówiłam sobie śniadanko w Costa. Jestem zaskoczona, jakie cappuccio mi dali. To jest po prostu jak 4 cappuccio we Włoszech. On jest przeogromny. Ciężko mi jest w ogóle podnieść ręką tą wielką filiżankę. Kupiłam sobie fajną torbę i wracam do hotelu. Powiem Wam szczerze, że gubię się w tych wszystkich tutaj podziemnych przejściach, w prawo, w lewo. Przez drogę nie można przechodzić, także nie mam, nie wiem, jak to ogarnę, ale lecę do hotelu zdać pokój i później widzę się z moją kolejną znajomą tutaj w Warszawie, właśnie żeby wziąć jeszcze porcję kosmetyków, które wywożę do Włoch. Byłam już w tylu sklepach, że nie mogę pominąć jeszcze Hebe, także idziemy. Kupię jeszcze ostatnie rzeczy w Hebe. Zobaczcie, jak wygląda mój pokój, jak pobojowisko. Torby i kosmetyki wszędzie. Wszystko jest zawalone kosmetykami, torebeczkami. Tu przygotowywałam dla Was kompozycję na Instagram. Tak to wygląda. I dobra, pakujemy się. Trzeba to jakoś tak porządnie zapakować. Powiedzmy, że mam tutaj niektóre torebeczki, które mi pozostały. Pozawijamy to oczywiście w jakąś bluzeczkę. Tuba. Druga tuba. Włożymy tą buteleczkę. Włożymy to. A, wszystko leci. Okej. Torby gotowe. Zapłaciłam już za hotel i teraz czekam na koleżankę, aż po mnie przyjedzie. Bardzo ładny hotelik. Obok to ci zrobię. Jesteśmy w łazienkach w Warszawie z naszą Małgosią.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Trzeci dzień w Polsce. Jedzie sobie tutaj na spacerku. Ale tu pięknie. Pięknie, pierwszy raz jestem. Tu wycieczki. Pięknie, jestem zachwycona. Z Małgosią w łazienkach jest cudnie. Tralala. Gniazdo sobie zrobił na tym. No świetnie. Zobaczcie. A wiewiórek ile tu jest? Jestem w szoku. Jaki on jest piękny. Czy ja jestem dla ciebie atrakcyjną samiczką? Otwórz ogon. Proszę cię, otwórz ogon. Daj, pokaż się w pełnej krasie. Pokaż się. Otworzysz ogon. A mogę ci jednego urwać? Zaraz do wody wpadnę i będzie super. Zobaczcie, jakie ma pióre cudne. Dzień dobry, jaki jest koszt, proszę pana? 9 zł za osobę dorosłą, a 6 za dziecko. 9. Lecimy? A za ile odpływa pan? Dwie. Poda rękę, jak się spierdzielę. A ja dam rady. No, siadaj ze mną z jednej strony, będziemy nagrywać. Jesteśmy w gondoli. Płyniemy sobie tu wspaniałą gondolą. Tu jest pan w łazienkach warszawskich. Jestem z Małgosią. Dzień dobry. Spotkałyśmy się tu dzisiaj, tak, bo chciałam się dowiedzieć coś więcej na temat produktów Colway, które jak wiecie często używam i naprawdę uwielbiam. A ona jest specjalistką i właśnie spotkałam się tak bardziej służbowo, żeby się dowiedzieć co i jak. Także Małgosiu, opowiedz nam, czym tak naprawdę są te produkty i dlaczego one tak dobrze działają. Kochani, strasznie się cieszę, że nagrywamy to w łazienkach królewskich i to jeszcze z gondoli, więc to jest cudowna praca, którą można wykonywać właśnie przy kolagenie naturalnym. Świetnie. Kolagen. Kolagen jest polską marką. Firma nazywa się Colway, ma siedzibę w Gdyni i jest 14 lat na rynku, więc ten wizerunek mamy już... tak się rozwinął w ciągu 14 lat. Tak, mamy już mnóstwo zadowolonych klientów i osób, z którymi współpracujemy. Czym zajmuje się Colway? Colway promuje na świecie i w Polsce produkty na bazie kolagenu naturalnego. Są to suplementy i są kosmetyki. A czym się różni ten kolagen od innego? Bo to mnie właśnie urzekło i ujęło w tym kolagenie w porównaniu do innych kosmetyków, że ten kolagen pochodzi z... ryby. Właśnie. Czyli jest nam bliższy człowiekowi, nie będę wchodzić w szczegóły, kto jest chętny, to się do mnie odezwijcie. Dam wam link pod spodem. Natomiast jest cudowny i działa przede wszystkim. Działa Mogę też to potwierdzić. W wersji wewnętrznej. Wiem to na pewno, gdyż dzięki niemu wyleczyłam swój kręgosłup, więc gdybyście znali kogoś, komu nie działają kolana, kręgosłup, biodra, albo chce poprawić po prostu zmarszczki, czy blizny, czy oparzenia, jak najbardziej z całego serca polecam. A my się szkolimy dalej. Pozdrawiam! Cześć! Tego miejsca naprawdę jest świetnie. Nie sądziłam, że popłynę gondolą w Polsce. Naprawdę niesamowita niespodzianka. W Wenecji też są, jak wiecie, bo ja mieszkam właśnie tam, w okolicach. Ale tu jest urok niesamowity. Naprawdę was zapraszam i polecam. Po prostu relaks. Nie no, jaka cisza. O Gosiu, ale mi zrobiłaś normalnie prezent. Proszę bardzo. Rano. To dobrze, to jeszcze raz. Ale to jest pamięć.
O mój Boże. Się jakby spoko aparat. Wchodzimy. Jesteśmy w Cud nad Wisłą. Tutaj jest fajny bar. Wszystko jeszcze pozamykane, bo jeszcze się sezon nie otworzył, a my tu już zajmujemy miejsce. I po raz pierwszy w życiu kosztuje Somersby. Co to jest? Naturalne... Jakieś piwko nowe, nie znam. No, będziemy próbować. Z dziką różą, tak? No to pijemy. Dzień. Testujemy na żywo, dam wam znać. Super. Pycha. W ogóle nie smakuje jak piwo, to nie jest piwo, to jest jakieś, mimo że ma 4,5%, to w ogóle smakuje jak orężada, jak taka Fanta trochę. Trzeba kupić. Pisze tutaj właśnie, napój piwny o smaku kwiatu bzu i limonki, no pycha. A tu raz Małgosia zabrała mnie tu nad Wisłę. Kolejne piękne miejsce, pijemy nowe piweczko. Tak. I za chwilkę będziemy się żegnać, bo lecę na autobus. No i mój koniec za chwilkę dobiegnie końca, ale jeszcze chwilkę się delektujemy tutaj wspaniałymi. Celebrujemy chwilę. Celebrujemy chwilę. Małgosia jest w ogóle osobą taką bardzo pozytywną. Zaśpiewaj piosenkę. Którą? Kocham Cię, przepraszam, proszę, wybacz mi, dziękuję. Śpiewajcie sobie trzy razy tą piosenkę codziennie rano. Dziękuję. Dużo pozytywnych. Homonopono. Tak właśnie, pozytywna energia. No. Jeszcze przed samym powrotem muszę wykorzystać to, że mogę zjeść pierogi ruskie, także zamawiamy. Fajna restauracja przed samym lotniskiem. Już torbę wielką odprawiłam i teraz czekam na jedzonko. Oczywiście smalec i ogórki. To te ruskie, numer 2. Moje pyszne i piękne pierożki. Do tego nie może zabraknąć jeszcze polskiego piwka, smalcu i ogórków. Mój pobyt dobiegł końca. Za chwilkę mam samolot. Już tu ludzie czekają, także nie będę nagrywać. Bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Zostawcie komentarz, co wam podobało się najbardziej. I do następnego filmiku. Cześć!